Dzień dobry, witam was na YouTube po dłuższej przerwie i postanowiłam jednak odezwać się trochę wcześniej, poopowiadać wam, co tam się stało. Jak widać, śpię w sypialni. Nie wiem, czy wam opowiadałam, ale mamy zmienione łóżko. Trochę inne kolory. Mieliśmy mały remont, więc no było tutaj sporo się działo, dlatego też się nie odzywałam do was. No i u mnie też się trochę działo niefajnych rzeczy, ale zaraz wstanę, mamy godzinę równo 8:01, więc pora wstawać, pora zacząć ten dzień i myślę, że to jest odpowiedni moment, żeby już się do was odezwać, jak mi głos wrócił, bo to, co było tydzień temu, to masakra. No i ja was witam z łóżeczka. A tak dobrze mi się leży, że mi się nie chce wstawać, ale trzeba wstać. No i dzisiaj mamy tak, godzinkę 8, 30 października. To jest środa. Tak, środa. Witam was w środę. Środek tygodnia, 30 października. Już prawie koniec miesiąca. Ojeju, jak to szybko leci, słuchajcie. Tak szybko, że ja po prostu nie wiem, odkąd wróciłam z rehabilitacji, to tak mi czas normalnie przyspieszył i czajcie to, 2 miesiące do świąt, a ja w totalnej tupie, że tak powiem, ani prezentów nie mam, ani zniczy nie mam na święto zmarłych, bo chorowałam, nie miałam czasu jak myśleć. No i słuchajcie, chyba będę wstawać, bo no, żeby głowa nie bolała, nie? No bo jak się długo leży, to głowa boli. Także później się odezwę do was. Dobra, jestem. Słuchajcie, wróciłam. Byłam w sklepie osiedlowym u nas. Nie wiem, słuchajcie, raz gorąco, raz zimno i jak tu się nie przeziemić, prawda? A ja byłam ostatnio zaziemniona i to grubo. Tydzień mnie trzymało, że normalnie masakra. Więc przebrałam się na krótkie rękawy. Nic specjalnego, ale pomyślałam, że zrobię wam haul zakupowy. Powiem wam, że pogoda jest tragiczna dzisiaj. Połowa mnie tu tak jakoś trochę ściska, ale się nie daje. Mimo, że czuję się taka zakręcona, zamierowana, to się nie daje, ale jestem rozczepana. Czapkę założyłam. Nie lubię tego momentu, że jak jest właśnie tak jak teraz, zakładacie czapkę i jesteście i trzeba szczotkę nosić przy sobie. Dobra, byłam w osiedlowym sklepie, nic specjalnego. Nie kupiłam, tylko takie rzeczy, które nam się pokończyły. Może tak was ustawię, o. Rzeczy, które nam się pokończyły. Ogólnie wzięłam taką surówkę do obiadu. Czekajcie, bo wylała się z kumana. Ja ogólnie nie lubię robić na dwie osoby córmek, bo po prostu nie. To po pierwsze, po drugie na dwie osoby to się nie opłaca, a zresztą później jest tak, że to tylko ja jem tą surówkę, więc wolę kupić gotową, ale te akurat są dobre, to są Paweko obiadowa i one są spoko, te surówki, więc staram się, żeby chociaż coś zielonego było do obiadu, wiadomo. Kupiłam moje ulubione gniazdko do kamy. Tak, dalej trzymam to, że
staram się jeść mniej słodyczy i stopniowo niweluję je, bo chcę po prostu zdrowiej się odżywiać. Tutaj mam całą miskę owoców. Wzięłam, żeby później nie latać, żeby było na zapas. Nie chce mi się tą pogodę, żartuję, ale ojej, to jest od tej surówki. Ma siatka, słuchajcie. Bardzo lubię tą, więc na przykład moje tą. Narobiliśmy się ekspresu, jak widać. To jest pudełko z Action, to jest filiżanka kawy. Jakby kto pytał, to ono kosztuje około 40 zł, także dostałam od narzeczonego. I mamy taki ekspres, Chimo Cappuccino. Ogólnie już piłam kawę, jest bardzo dobra, fajna. No jak mówię, dostaliśmy z drugiej ręki, po prostu nie był używany przez tą osobę i nam sprezentowała. Także ja się bardzo cieszę. No i pokażę wam, jak to wygląda z Action. Jak widać, już tutaj się porządziłam i sobie podkładałam trochę herbat, trochę kaw. No i właśnie my dostaliśmy tą kawę, jakby kto pytał. Jest bardzo dobra, powiem wam, delikatna. Ale na razie nie piję ich, bo bym na vlogu kawę zrobiła sobie z wami. Ale muszę to kupić, bo po prostu osoba ta oddała nam tyle, ile miała. I na razie trzymam dla gości, a już mam gości umówionych, także no taki kącik kawowy. No i tutaj jak widać owocki. Cała misa owoców. I dodatkowo syrop z maliny. Tutaj sobie robiłam, jak byłam chora, bo byłam chora. I na ciepło, żeby coś było. Także tak. A w sypialni u mnie zmiany nastąpiły. Mamy nowe łóżko. I takie oto kolory ścian fioletowe, bo ja zawsze marzyłam, żeby było na fioletowo. I mamy teraz łóżko inne, nie mamy z zagłówkiem, takie normalne i ono jest dobre na kręgosłup, fajnie się śpi. I o ile się nie mylę, to jest łóżko kontynentalne, ponieważ ma dwie osobne skrzynie i na wierzchu się kładzie specjalny materac. Mogę się mylić, ale możecie mi napisać, czy są takie łóżka właśnie kontynentalne. No i tak to wygląda. Tu jest toaletka. Tu jeszcze dojdzie jeden mebel, więc będzie trochę przeróbek. Tutaj mam, będę układała cały ten majzer, który się znajduje tutaj. Więc no jak widzicie, u mnie robota pełną parą. Jak widzicie, u mnie robota pełną parą. Po prostu teraz sprzątam, żeby wyrobić się na świąt, bo będę miała gości. No i chcę po prostu, wiecie, żeby ładnie to wszystko było zrobione. Tam już pomalowane, ale do przedpokoju też szukam odpowiedniej szafy garderoby, żeby pochować te kurtki. Także u mnie mieszkanie już jest wykończone, jak widać. Tylko po prostu potrzebuję drobnych... może z tej strony. Potrzebuję drobnych dodatków kosmetycznych. No i można mieszkać. Także później zrobię jeszcze popołudniową kawę i odezwę się do was. Powiem, co tam u mnie było dokładnie, bo się działo tyle, jak wróciłam, że masakra. Teraz idę chwilę posiedzieć, bo ta głowa mnie trochę boli. Słuchajcie, no nie wiem. Nie wiem, czy boli, czy nie boli, ale no jest taka boląca, no obudziłam się już taka, wiecie, zamulona, więc idę trochę posiedzieć i zobaczę, co później będzie. Dzień dobry, witam was kolejnego dnia. Witam was w czwartek. Dochodzi za 15:10 i jest 31 października. Koniec października, dzień przed wszystkimi. Was witam właśnie w czwartek, jest dzisiejsza rąburo i ponuro.
Ale powiem ci, że ale jeszcze się budzę. Powiem wam, że ta pogoda mnie rozmraja centralnie, bo dzisiaj wstałam o 4 i nie mogłam usnąć do 8 leżąc. Powiem, że chyba jakieś resztki jeszcze kataru z choroby mi ucieka i się smarczę, bo czuję, że kaszel mi chyba już minął. Ja mam tak zawsze, że właśnie cały tydzień się dłuży później chorobsko po tej głównej chorobie i zostaje mi kaszel, więc możecie słyszeć, że mówię trochę przez nos, bo mi ten katar jeszcze spływa, a wam nie mówiłam, że byłam chora. Tak, no teraz jest taki sezon, no tutaj już moja resztka mojej kawy porannej. Postanowiłam się odezwać do was dzisiaj, zrobić takiego vloga z 2 dni, bo no, wczoraj mnie tak cisnęła głowa, słuchajcie. Niby się nie dawałam, niby ten, zaczęło tutaj, tak, ten. Później jeszcze rodzice przyszli, bo tam często pomagam im drukować różne rzeczy. To przyszli posiedzieć. To no też przyszli, wyszli później. Wiecie, posiedzieliśmy sobie. No już nie miałam jak nagrywać. Jak oni są, to zawsze się tyle dzieje, że już nie mam jak po prostu. A dobra, teraz się rozbudzę i później się do was odezwę, bo no jestem jak zombie dzisiaj, normalnie nie wyspana. Może teraz wyglądam jakbym była wyspana, ale słuchajcie. Później zrobię popołudniową kawę, bo na dzisiaj obiad już mam. To się do was odezwę. I witajcie przy popołudniowej kawusi. Słuchajcie, jest 11:41, za 20:12. Jak mogliście zobaczyć, zrobiłam sobie kawusię z ekspresu. Tak jak wczoraj wam mówiłam, dorobiłam się ekspresu, a właściwie my dorobiliśmy się ekspresu do robienia kawy. Ja miałam upatrzony wcześniej inny ekspresik i troszeczkę droższy. Miałam zmierać na niego, że tak powiem. Ale się udało. I po prostu dostaliśmy z drugiej ręki. Postanowiłam nam sprezentować. Ja przychodzę do was jeszcze z takim jesiennym kukiem, bo w sumie jest jesień, prawda? No i dzisiaj chyba jest Halloween, tak? Dobrze mówię? Przechodzę do was na chwilę pogadać, bo moje samopoczucie, odkąd zrobiła się taka pogoda, no widzicie, jeszcze męczą mnie resztki. Zrobiła się taka pogoda typowo jesienna, taka, no wiecie, taka
zimno, ponuro, wiecznie. Ja jestem w domu mojej bluzce, więc przepraszam, że jest jakoś tak brudna, ale to jest moja ulubiona bluza, jeśli chodzi o takie dresowe rzeczy. Napiję się z wami kawy. Powiem, że kawa z tego ekspresu jest dobra, przyjemna i nie czuć tej goryczy kawowej. Tyle, że u mnie się tak działo. Zacznijmy od tego, że wróciłam z rehabilitacji. Tam, gdzie byłam, wam mówiłam, miałam coś nagrać, ale to też już wam opowiadałam, że było super towarzystwo, no i pogoda była gorąco i tak dalej. Ale pominimy ten temat. Odkąd wróciłam właśnie z rehabilitacji, to zaczęło się dziać u mnie mnóstwo niepowodzeń. Otóż pochorowaliśmy się, słuchajcie. No niestety, takie jest życie, że no, każdy kiedyś musi chorować, a odkąd się zaczęła jesień, to była już tragedia. Najpierw mój narzeczony się pochorował. Jeździliśmy na zastrzyki. To cały tydzień musieliśmy sobie nawzajem pomagać. No i była przerwa, zaczęło mi się wszystko już fajnie układać. Nam ogólnie zaczęłam rehabilitację, która miała mnie wzmocnić, słuchajcie, a tylko osłabiła. I ja się pochorowałam, tak mi ścięło. Słuchajcie, tydzień temu leżałam 3 dni ze stanem podgorączkowym, takim większym niż tym stanem. Takie mocne przeziębienie. Aż czułam normalnie w piętach, tak mnie bolało, słuchajcie. No ale 3 dni poleżałam z tym podgorączkowym. Później 3 dni mnie męczył kaszel i bo miałam infekcję gardła, no to nie mówiłam prawie, słuchajcie. Musiałam dojść do siebie, zanim zacznę mówić normalnie, a teraz słyszycie, mówię przez nos, to mi się właśnie te resztki już wydalają, że tak powiem. Już nie mam kaszlu, tylko po prostu dzisiaj zaczęło mi się tak, wiecie, wszystko. No, nie będę mówić, bo może niektórzy jedzą śniadanie albo coś. Ale no już takie resztki hormonowe. No i zaczęła się ta jesień, no i wczoraj zaczęłam na was vloga. Ale tak mi łeb, no mówię brzydko łeb. Tu mnie tak bolało, tak cisło, mówię, no nie dam się, ale się położyłam, później rodzice przyjechali i już nie nagrywałam, bo tak się też źle czułam, no i tam im pomagałam trochę. A dzisiaj znowu się źle czuję. Wstałam o 4, słuchajcie, i już później spać nie mogłam, jestem jak zombie. Nie to, że się źle czuję, ale czuję, jak resztki tego przeziębienia mnie opuszczają i wiecie, czuję się taka, jak to mówię. Także, no widzicie, mamy vloga takiego chwilowego z kamusią. Taka ma będzie się pojawiała często, tylko muszę jeszcze sobie zamówić, bo dostałam niewielką ilość kapsułek. Po prostu dostałam to, co ta osoba mała. A wiecie, czy mam dla gości, a to specjalnie na potrzeby vloga. Ale naprawdę, cibo fajne. Polecam. Ujmuję twoją po obsłudze, jest i w ogóle przyjemny ekspres. No tak, zacięłam się, ale no, jak widzicie, no źle się czuję, więc dużo nie pogadam dzisiaj do was, bo naprawdę spałam jeszcze, prawie bym kuriera nie puściła do domu. Mam dodatkowy memel sobie do sypialni. Żeby po prostu pomieścił mi rzeczy niektóre i ubrania. No i prawie bym tego kuriera nie puściła. No, także u mnie tyle się działo, widzicie, też się pochorowaliśmy, ale vlogi będą już normalnie w listopadzie, a dzisiaj taki króciutki po prostu, żebyście mieli co oglądać przed świętem zmarłych, a może kto wie, nawet jutro wieczorem. Jak wrócicie od rodziny, bo ja na pewno będę siedziała u rodziców jutro i pojutrze za duszki, także mnie nie będzie w domu.
I w ogóle dzisiaj chyba jest to Halloween. Co robicie w Halloween? Macie jakieś plany? Moja, no jak widać, siedzę w domu ze złym samopoczuciem. Odbieram tylko paczki. I tak u mnie przeleciało ten miesiąc od powrotu. Tak burzliwie trochę powiem wam przeleciał, bo no chorowaliśmy. No i słuchajcie, zakończam na dzisiaj tego vloga. Kawa też się powoli kończy. Życzę wam wszystkiego dobrego, spokojnego weekendu, spokojnego dnia wszystkich świętych. Bądźcie bezpieczni. Przede wszystkim bezpieczne jazdy, bo większość właśnie przyjeżdża do swoich rodzin. Także bezpiecznej jazdy życzę, żebyście bezpiecznie dojechali. No i co? No i żegnam się z wami. Do zobaczenia w kolejnym vlogu już w listopadzie. Takiej odsłonie jeszcze jesiennej, bo to listopad, wiadomo, jeszcze jesień. No i 2 miesiące do świąt. A ja jak to ja? Jeszcze nic nie mam. Co roku mówię sobie, kupię wcześniej, a zawsze coś mnie zatrzymuje. Także do zobaczenia, zachęcam do subskrypcji. Kto dotrwał do tego momentu, to napiszcie, co tam u was słychać. I do zobaczenia, pa, pa.